z niezwykle popularnego serialu na temat sądu, jak działa sąd. Wszyscy dzięki temu mamy przybliżone wyobrażenie, co to jest sprawiedliwość, co to jest praworządność, co to jest niezawisły sędzia, jak wygląda postępowanie dowodowe. Aniu, bardzo Ci dziękuję, że tutaj z nami pozwoliłaś sobie na spędzenie czasu w ramach naszego takiego programu justycjańskiego, Stowarzyszenia Justycja Rządy Prawa, wspólna sprawa. Mówimy w tym programie o sprawiedliwości, o praworządności, o tym, co by można było zrobić, żeby każdy z nas czuł się bezpiecznie w naszym kraju, by mógł oczekiwać sprawiedliwego orzeczenia, sprawiedliwego wyroku. Masz ogromne doświadczenie z sali rozpraw, wiele lat orzekałaś. Przypomnę dla tych, których dla najmłodszych, że sędzia Anna Wesołowska prowadziła najbardziej niebezpiecznych przestępców na sali rozpraw, to znaczy osądzała ich, więc ma ogromne w tym doświadczenie. Aniu, powiedz mi taką rzecz, jak sobie wyobrażasz, jak myślisz o sprawiedliwym wyroku? Co sędzia musi zrobić, żeby wydać sprawiedliwy wyrok? Jakie pułapki na niego czekają? Jakie? Okej. Przemówienie było poważne, ale ja przyszłam tutaj dla nas, dla tych najmłodszych, dla których przecież się tutaj wszyscy spotykamy. O właśnie. Nie, to nie chodzi o ten jest komputer, tylko mikrofon. Okej. Jestem sędzią od 40 lat. Spotykam się z Państwem już poza salą rozpraw od 20 lat. Dlatego, że zdaję sobie sprawę z jednego, że potrzebujemy wszyscy, czy ja, czy Państwo, potrzebujemy sprawiedliwego świata. Potrzebujemy sprawiedliwości jak powietrza. Wymiar sprawiedliwości jest silny wtedy, kiedy Państwo nam ufacie. I te 20 lat pracy z Państwem, rozmów z dziećmi jest po to, żeby to zaufanie było. Kiedy ja zaczynałam pracę, proszę Państwa, ja jestem sędzią z okresu komunizmu, ale nigdy tak się nie czułam. Sędzia jest po prostu sędzią i o tym starajmy się pamiętać. Nikt nigdy mnie nie przekupił. Dzieci nieraz pytają, pani sędzio, czy proponowano pani łapówkę. Ja badałam korupcję w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, więc odpowiadam. Ten, kto miałby taki pomysł, wiedział, że już by ode mnie nie wyszedł, a ja miałabym materiał dowodowy. Proszę Państwa, wiadomo, że są różne sytuacje, ale my jesteśmy dla Was. I zawsze dla Was byliśmy. Pewnie, że uczono nas, że mamy być jak w szklanej wieży, żeby się za bardzo tym społeczeństwem nie bratać, bo nas o coś posądzą. Dzisiaj wiemy, że to był błąd. Chcemy być z Państwem i jesteśmy. Ale dla mnie najważniejsi są ci. Mam 6 wnucząt. Dzisiaj ten mój strój niezobowiązujący wynika z tego, że wracam z wnukami ze Szczyrku. W związku z tym, ale chciałam się z Państwem spotkać. Chciałam powiedzieć o tym, jak bardzo nam, sędziom, na Was zależy. Jak zależy nam na tym, żeby zbudować tą lepszą rzeczywistość. Spotykam się w ramach orkiestry z Państwem od wielu, wielu lat. Ta dzisiejsza orkiestra ma dla mnie też osobiste znaczenie. Znowu się rozklejam. To ja pozwolę sobie. Ale wiesz, muszę o tym powiedzieć. Mój najbliższy mi człowiek zmarł z powodu sepsy. W związku z tym wiem, jaka to jest potworna, podstępna rzeczywistość sepsa. Dlatego ta dzisiejsza orkiestra ma ogromne znaczenie. Chciałeś zadać mi pewnie jakieś pytanie, więc słucham.
Nawiązując do Twojego wzruszenia, to tylko chciałem dodać, że pani sędzia Anna Maria Wojciechowska jest wyjątkową sędzią, nie tylko dlatego, że orzekała w sprawie ośmiornicy mafijnej i wiele innych strasznych spraw, ale dlatego, że jest osobą na każdym kroku zaangażowana społecznie. Ja panią sędzię znam od ponad 20 lat i kiedy młody sędzia zatrzymaliśmy pracę taką społeczną, to już pojawiła się na mojej drodze pani sędzia. Ale powiem coś jeszcze innego. Taką anegdotę o pani sędzi. Jak zaczynałem pracę 20 parę lat temu, to już pani sędzia miała swoją pozycję silną, wyrobioną i krążyła taka anegdota. Pani sędzia jest z Łodzi i opowiadano, że kiedy przechadzała się od czasu do czasu, przyszła się na spacer ulicą Piotrkowską, no to tam przebywali, często siadali sobie w ogródkach różnego rodzaju mafiozi. Gangsterzy, prawdziwi gangsterzy. To kiedy sędzia Maria Wysocka przechadzała się ulicą Piotrkowską, to wszyscy wstawali i kłaniali się grzecznie. Taki był respekt. Tak było, dlatego że jedna rzecz jest ważna. Sędzia nigdy nie może stracić szacunku do ludzi. Proszę Państwa, ja orzekałam w sprawach karnych, czyli miałam do czynienia z najtrudniejszą stroną życia. Gwoździe w kolanach, jak ja to mówię, to mafia. Ale sprawy dzieci, sprawy rodzin, przypalone stopy maluszków, moczone we wrzątku, żeby nie biegały, bo przeszkadzają. Kobiety katowane, bite krzesłem, po których skakano. To moja rzeczywistość, ale jednocześnie wiem jedno, że gdybyśmy nawzajem nie byli sobie wilkami, gdybyśmy byli przyjaźni dla siebie, takich spraw by nie było. Nasze dzieci rodzą się fantastyczne, pełne wiary w to, że życie jest dobre i sprawiedliwe. To później dzieje się coś takiego, że zaczynają zbaczać z prostej. Dlatego zawsze taki mój apel. Nie dajmy się dzielić za żadne skarby. Ja przejechałam 300 tysięcy kilometrów, żeby z Państwem się spotykać. I wiem jedno. Jesteśmy fantastycznym społeczeństwem. My Polacy mamy dużo w sobie serca, życzliwości i nawet jak ktoś na siłę stara nam się powiedzieć, że jesteśmy jakimiś mordami czy kimś innym, to nie jesteśmy. My jesteśmy dla siebie i musimy być dla tych dzieci. Napisałam ostatnio książkę, pozwól, że do niej od razu przejdę. W październiku ubiegłego roku wyszła ta książka. Proszę zobaczyć jej tytuł. Nie kłóćcie się. To jest apel do rodziców. To jest wołanie naszych dzieci o miłość, o uczucie, o pełną rodzinę. Ten rysunek to nie jest rysunek artysty. To jest rysunek 7-letniego dziecka, które marzy, żeby rodzice się nie kłócili, nie bluźnili, nie palili, nie pili, i żeby nie siedzieli ciągle z telefonem komórkowym przy uchu. Tę książkę dzisiaj chciałabym dać na licytację w ramach orkiestry razem z moim wykładem. Z tymi wykładami jeszcze po całej Polsce. To są wykłady dla dzieci, cała szkoła bierze w nich udział, dla nauczycieli. Wszyscy nauczyciele biorą udział, policja, kuratorzy, a na końcu są rodzice. Po to, żebyśmy wszyscy uświadomili sobie, jak dla tych naszych maluchów jesteśmy ważni. Powiedzcie mi, chcielibyście, żeby rodzice byli zawsze uśmiechnięci? Tak, żeby mama nie była smutna? Tak, żeby się nie kłócili? Tak, kto chciałby rączki do góry? Żeby w domu był spokój, prawda? Ale żeby ci rodzice byli spokojni, to świat musi być spokojniejszy. Proszę Państwa, tak samo jak życzę Państwu takiego wymiaru sprawiedliwości, o jaki walczymy. Wymiaru sprawiedliwości, który jest dla Was, który myśli o człowieku, a tak naprawdę nie o prawie. Bo proszę Państwa, prawo ma sens, jeżeli służy ludziom.
i szukajcie Państwo takich prawników, którzy tak prawo rozumieją. Zawsze na spotkaniach zadaję pytanie, czy Państwu lepiej podoba się pojęcie sędzia europejski czy sędzia polski? Kto jest za polskim? Kto? Za polskim. Okej. Okay. Kto jest za europejskim? Okej. Okay. Powiem Państwu, w czym rzecz. My, sędziowie, będziemy zawsze sędziami polskimi. To Polska nas wychowała, wykształciła. Ale musimy czuć się sędziami europejskimi, jeżeli chcemy Państwu służyć. Wytłumaczę Państwu dlaczego. Od września ubiegłego roku, czyli od kilku miesięcy, obowiązuje w Polsce ustawa, proszę do niej zajrzeć, ustawa, która dotyczy naszych dzieci, ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Jeden z przepisów tej ustawy mówi, że jeżeli nie działają perswazje na dziecko, to wobec dzieci można stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci użycia siły fizycznej. To będą mogli robić nauczyciele w ośrodkach. To jest nawoływanie do przemocy wobec dziecka. Proszę Państwa, czy ja jako sędzia mam takie prawo stosować? Nie. Nie. Krzyczmy głośno. Nie pozwólmy krzywdzić naszych dzieci. Ta ustawa obowiązuje wobec dzieci od 10 roku życia. Będą mogły bez zgody rodziców za wagary, uchylanie się od nauki zostać umieszczane w ośrodkach. Jacy będą sędziowie? Nie wiem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie wiem, bo wyznaczani przez prezesów sądów okręgowych. To jest ustawa, gdzie rozporządzenia ma wydać pan minister Ziobro i pan minister Czarnek. Jakie będą te rozporządzenia, też nie wiem, ale powalczcie o nasze dzieci, bo ich przyszłość jest dla nas najważniejsza. Zgadzacie się Państwo ze mną? Jest o co walczyć, jest o kogo walczyć. I tego Państwu życzę. Tę książkę wraz z wykładami polecam może instytucji, może jakiemuś dziadkowi, może rodzicom, którzy chcą w swojej szkole dać dzieciom, nauczycielom i całej społeczności wiedzę, jak żyć bezpiecznie, jak zbudować stabilną i szczęśliwą rodzinę, bo to jest walka o rodzinę. I tego chyba nam wszystkim życzę, żebyśmy potrafili się w dzisiejszej trudnej rzeczywistości odnaleźć. Teraz oddaję głos mojemu koledze, bo ja zawsze staram się jak najwięcej tej edukacji, ale jeszcze jakieś ważne tematy. Pani, wspaniałe wystąpienie. Naprawdę skrzydła rosną. Mam nadzieję, że Państwo zapamiętacie tą wypowiedź, zwłaszcza w ramach tej ustawy, która chyba nie pasuje do naszej cywilizacji, a przynajmniej nie pasuje do ostatniego wieku. Aniu, tak nawiązaniem właśnie do tej wypowiedzi, do tej ustawy, skoro myślimy o rządach prawa, wspólna sprawa, jak sobie wyobrażasz sędziego niezawisłego, który miałby orzekać w takiej sprawie? Co musi zrobić? Jak się zachować? Już wiem. Proszę Państwa, no niestety nie jest łatwo. Kiedy w okresie komunizmu powiedziałam, że nie będę orzekać zgodnie z ustawą, która wtedy zaczęła obowiązywać, była to ustawa antyspekulacyjna. Pierwszemu sekretarzowi powiedziałam, że nikogo za dwie cytryny do więzienia nie wsadzę. Zesłali mnie gdzieś do Lublina. Dzisiaj jest powtórka z rozrywki, ale niech mnie zsyłają, dzisiaj nie bardzo mają gdzie. Ale sędziowie muszą orzekać, więc bądźmy dla nich wsparciem, żeby nawet jak będą musieli zmienić miejsce pracy, to przy Państwa wsparciu i życzliwości, bo o to nam chodzi. Ale żaden rozumny sędzia nie skazuje dla skazania, nie orzeka dla orzekania,
ale po to, żeby świat był lepszy i żeby ludzie czuli, że jest sprawiedliwość. W związku z tym czekamy na Państwa wsparcie, a my będziemy robić swoje zgodnie z sumieniem i zgodnie z tym, czego Państwo od nas oczekujecie, a nie zgodnie z ustawą, która jest antyludzka, po prostu. Dla mnie w Senacie się wypowiedziałam na temat tej ustawy, że jest to po prostu ustawa hitlerowska. Innego określenia dla niej nie ma. Kończymy. W takim razie bardzo Państwu dziękuję, bardzo Aniu dziękuję za tą niezwykłą wypowiedź. Wielkie brawa. Skrzydła nam chyba wszystkim urosły. No i życzmy sobie wszyscy powodzenia i oby przynajmniej ta straszna ustawa umarła śmiecią naturalną, żeby żadnemu dziecku w świetle prawa nie stała się krzywda. Dziękuję Państwu za wysłuchanie nas. Dziękuję. Zróbmy wielkie brawa. Anna Maria Wesołowska, sędzina, ale także osobowość telewizyjna, która od wielu, wielu lat, pragnę tylko przypomnieć, że debiut filmowy był w 1972 roku w filmie Agnieszka. Dokładnie tak. A następnie był m.in. epizod Na Wspólnej w 2010 roku. No i oczywiście swój własny cykl. Zróbmy jeszcze raz wielkie brawa dla pani sędziny Anny Marii Wesołowskiej. I informacyjnie oczywiście sędzia Anna Maria Wesołowska podpisuje swoje zdjęcia, daje autografy na stanowisku rządy Prawa Wspólna Sprawa. I przypomnijmy jeszcze tylko... Time trend. Przypomnijmy tylko jeszcze, że także pani sędzina dała na akcję WOŚP-y swoją książkę Nie kłóćcie się, jak pomóc dziecku, kiedy rodzice się kłócą. Także